trener, jak pan oceni te ostatnie miesiące? No rzeczywiście dosyć dziwne w stosunku do tego, co robiłem poprzednio. Rzeczywiście to wydaje się dosyć trudny temat, ale podeszłem do tym, można powiedzieć, tak z pokorą i rzeczywiście jest co poprawiać i wydaje się, że ci zawodnicy są ambitni, ale te braki jakieś techniczne no, są wyraźne, ale tak krok po kroku realizujemy i coraz lepiej. Może nie wszyscy naraz, ale rzeczywiście jakiś ten postęp jest. Co pan postawił od samego początku? No przede wszystkim, żeby większa ta stabilizacja była w samym locie i zdecydowanie większą uwagę na pozycję najezdową, bo tutaj mieli braki. Zwłaszcza ten pierwszy trening, jaki przeprowadziłem z nimi na skocznie, no to pokazał, że bardzo duże mają braki. No na tą chwilę troszeczkę mamy problemu tutaj ze zdrowiem, jak zresztą tu pisaliście i Adam miał dłuższą przerwę teraz. Można powiedzieć, w tej chwili go zmieniłem i wystartował, ale to tak jest po to, żeby się inota przecierał. Mamy też jednego zawodnika, który miał upadek w Austrii na treningu. Okazało się, że wiązadła krzyżowe. Tam Szymek Jojko takiej kontuzji dostał. Bardzo fajnie zaczął skakać, no ale no to jest sport, tak się zdarza. A tutaj pracujemy cały czas z tą grupą. Bardzo fajnie teraz się tu prezentował na treningach. Jarek Krzak, no, można powiedzieć, że pierwszy jego taki poważniejszy start troszeczkę przypalił, jak my to ładnie mówimy, ale to jest tylko i wyłącznie nauka i ja bardzo spokojnie do tego podchodzę. Jutro też są zawody i sądzę, że naprawdę stać go na fajny wynik. Czuje pan taką odpowiedzialność, bo wydaje się, że no, trudne zadanie pan dostał, można powiedzieć, ratowania przyszłości polskich skoków, no bo w ostatnich latach z naszą młodzieżą nie było najlepiej. Pan ma no, bardzo duże doświadczenie, przede wszystkim w ostatnich latach już zdobyte jest na tym najwyższym poziomie, ale trochę inna praca. To znaczy się na pewno, ja czuję presję, ale no, jeśli bym nie chciał się podjąć tego, to bym się nie podjął, ale widać naprawdę, że mamy taką grupkę bardzo fajną i w Zakopanem i tutaj jest dwóch, trzech zawodników ze Śląska fajnych, bo oprócz tych, co są u mnie w grupie, ale no, troszkę tej pracy trzeba. I sądzę, że tak dwóch, trzech zawodników powinno w krótkim momencie gdzieś doskoczyć. Co było najbardziej kuszące w tej propozycji? No bo obawy możemy się domyślać, że no jest to ryzyko, że się projekt może nie udać, ale co pana tak kusiło najbardziej, że może coś się uda tu zrobić? No, trudne pytanie czy coś. No wiadomo, już prawie 20 lat z tą pierwszą grupą jeździłem. Być może jakieś moje wewnętrzne, że wcześniejsze lata, jak prowadziłem i Dawida i Kamila, no pokazały, że jestem w stanie tak. Duża też prośba była i ze związku, żeby troszkę wspomóc to, że tu sami widzą, że jest, żebym się podjął tego. I jest to na pewno wyzwanie, ale sądzę, że idzie coś z tym zrobić i troszkę pracy naszej i troszkę ta młodzież będzie cisnęła tą pierwszą grupę, bo to jak do tej pory to rzeczywiście to pierwsza grupa, bo później była przepaść, a mam nadzieję, że 3-4 miesiące i ci młodzi, przynajmniej jeden czy dwóch, rzeczywiście zacznie deptać im po piętach. Pan przez lata współpracował z dorosłymi mężczyznami ostatnio, ale tak jak sam pan mówi, kiedyś to byli młodzi skoczkowie. Jak duża jest różnica w podejściu mentalnym? To są jeszcze takie dzieci troszkę? Znaczy, to nie możemy tak mówić o juniorach już. Ja nawet rozmawiałem z rodzicami poszczególnych tam zawodników i jest część zawodników rzeczywiście, że to są jeszcze duże dzieci i do nich trzeba troszeczkę inaczej podchodzić. Część zawodników już można powiedzieć, że jest ukształtowanych. To też dla mnie jakieś pewne wyzwanie jest, ale wydaje mi się, że jakoś sobie radzę z tym. Ważne, że mamy jakiś kontakt wspólny i ja na samym początku z chłopakom też zwracałem uwagę, że jeśli coś nie rozumiem, przyjdźcie, jesteśmy zawsze otwarci, drzwi są cały czas otwarte, możecie o każdych tematach ze mną porozmawiać, także oni też się muszą mi otwierać. Jak pan sięgnie pamięcią tak 15-20 lat wstecz i porówna tych zawodników, których pan teraz prowadzi, chociażby nie wiem, z Kamilem czy z Dawidem, czego im najbardziej brakuje? Czy może Kamil i Dawid również mieli takie problemy jak pana zawodnicy w tym momencie? Wówczas. Przede wszystkim to, no, te 20 lat, czy te 15 lat, to pokazało, że no, te media społeczne robią swoje. Ci zawodnicy, no ja w każdej chyba dyscyplinie, większość no, otwierają telefony, komórki.
i w tym siedzą i co się tam dzieje. I próbujemy to troszeczkę ograniczyć, albo przynajmniej im wytłumaczyć, że mimo wszystko troszkę mniej poświęcić się na tym sprawy medialne, a bardziej się skupić na treningu i to, co najważniejsze dla was, no bo każdy z nich jest jakby nie było uczniem i na nauce. A jeszcze zahaczając o sprawy medialne, pan się lepiej czuje w takiej roli jak dzisiaj, trenera głównego kadry, czy lepiej było zawsze gdzieś tam troszkę w cieniu Michała Doleżala czy Stefana Hongehera? No wiecie, ze swojego doświadczenia do tych osób nie należałem, że się pcham do kamery i do ten, także sporadycznie, ale jakieś tam wywiady udzielałem, ale nigdy się nie afiszowałem z tym.